Ciasto bez pieczenia robi prawdziwą furorę w sieci. W te ponure zimowe dni nic nie poprawi humoru tak dobrze jak kawałek pysznego deseru. Ten przepis jest wyjątkowo prosty i efektowny. Ciasto, które wykona się samodzielnie, zawsze smakuje najlepiej. W tym przypadku możesz je zrobić bez użycia piekarnika. Przepis jest prosty i pozwala na cieszenie się fantastycznym smakiem. Gotowanie to nie czarna magia. Dla wielu osób ciasto zrobione samodzielnie wydaje się być nieosiągalnym rarytasem. Wszakże w sklepach można dostać już gotowe łakocie, jednak samodzielne przygotowanie ciasta wcale nie musi być trudnym wyczynem. Oprócz znakomitego smaku, który z pewnością przypadnie do gustu całej rodzinie, zyskujemy też satysfakcję. W związku z tym ciasto przygotowane samodzielnie daje nam sporo korzyści. Wystarczy spróbować, efekty z pewnością będą mile wspominane. Ciasto bez pieczenia smakuje niebiańsko. Przed rozpoczęciem pracy potrzebne nam będzie kilka składników. Zakładając, że forma na ciasto jest w wymiarach 24x20 cm, powinniśmy zaopatrzyć się w następujące produkty: 70 sztuk herbatników, 1 puszka masy karmelowej, 500 ml mleka, 2 opakowania budyni w proszku o smaku waniliowym, 1/2 kostki do kostki masła, 10-15 łyżeczek cukru pudru, 400 ml śmietany 30%, 4 śmietan w iksy, 2-3 kostki czekolady mlecznej. Przed rozpoczęciem tworzenia ciasta należy przygotować masę budyniową. W tym celu trzeba ugotować budyń zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Następnie konieczne jest przykrycie go folią i schłodzenie. Gotowy już budyń należy zmiksować z utartym masłem i cukrem pudrem. Oprócz masy budyniowej trzeba też odpowiednio przygotować śmietanę. Jest to bardzo proste. Wystarczy ubić ją razem z śmietanfiksami. Dzięki temu będzie ona bardziej puszysta. Po prostu rozpływa się w ustach. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy byliśmy oszukiwani. Wyciekły tragiczne dane dotyczące śmiertelności koronawirusa 2. Zabił ciężarną żonę podczas stosunku, ale na tym nie skończył. Okropny czyn, odbiera mowę. Fundamentem dla tej kulinarnej budowli będą herbatniki. Należy je wyłożyć do formy wysmarowanej masłem i wyścielonej papierem do pieczenia. Warstwę herbatników smarujemy masą karmelową i przykrywamy ją kolejną warstwą herbatników. Następnie przykrywamy je masą budyniową. Ją przykrywamy kolejną warstwą herbatników. Ostatnią warstwą będzie śmietana. Całość należy jeszcze oprószyć tartą czekoladą. Tak uformowaną pyszność wkładamy na noc do lodówki. Gotowe ciasto będzie fantastyczną ucztą w te ponure zimowe dni i z pewnością zostanie zjedzone aż do ostatniego okruszka.
Najlepsze newsy dnia, źródło, YouTube. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.